Przyjmij Boże, coś wam powiem. Żal mi tego ludu, mówi dziś Jezus o tych wszystkich, którzy przyszli go słuchać. Znaczy ten żal nie dotyczy tylko głodu związanego z łaknieniem, ale dotyczy także głodu rodzącego się w sercu. Jezus dostrzega każdy niedostatek, każdy brak, zanim sami jeszcze określimy, czego nam brakuje. Widząc naszą nieporadność, wątpliwości, zabieganie, ograniczenia i cały chaos, jaki sami sobie potrafimy stworzyć, On doskonale wie, że należy to wszystko uporządkować. Pewnie byłby gotów zainterweniować, ale przecież my sobie sami podobno świetnie radzimy. Dlatego Jezus mówi, żal mi tego ludu. Kiedy przywołuje uczniów, to nie chodzi tylko o apostołów. To przywołanie skierowane jest także do nas, współczesnych uczniów Jezusa. Tyle, że my mówimy, iż nic nie możemy zrobić. Skąd wziąć chleba na pustkowiu, by nakarmić ten lud, zastanawiają się apostołowie. My zastanawiamy się, co zrobić, żeby uporać się ze swoimi problemami. I wszystko ciągle w oparciu o własne siły i możliwości, bez odniesienia się do Niego. Kiedy pada z ust Jezusa pytanie o ilość posiadanego chleba, słyszymy, że 7. 7 oznacza pełnię, wszystko. Nawet jakby był jeden chleb, on w zupełności by wystarczył. Bo chleb jest tu tylko nośnikiem dużo głębszej treści. Chlebem jest nasza modlitwa, którą dajemy Jezusowi jako nasz dar. Jest nim również nasz udział w Eucharystii, nasze pojednanie się z bliźnim, nasz post, nasza ofiara. Każdy nasz czyn świadczący o wierze i miłości staje się chlebem, który Pan przyjmuje, błogosławi, składa dziękczynienie i ofiaruje dalej. Święty Beda Czcigodny tak rzekł. Łamanie chleba przez Pana oznacza zapowiedź cudu Eucharystii. Jego dziękczynienie oznacza radość z powodu ocalenia rodzaju ludzkiego. Przekazanie chleba uczniom, by się nim dzielili, oznacza polecenie apostołom, by udzielali jego Kościołowi prawdziwej istoty życia. Dziś opisany cud nie służy chwilowemu zaspokojeniu głodu, ale oznacza to, co Chrystus może uczynić dla całej ludzkości swoją ofiarą ciała i krwi. Rozmnożenie kilku bochenków chleba pośród tysiące ludzi jest wskazaniem, że kto się będzie karmił Jezusem, ten nie zazna głodu. Przecież On jest pokarmem, który nigdy się nie wyczerpie. Lecz mało jest tych, którzy pragną codziennie spożywać ten wyjątkowy chleb. Zauważam, że uczestnictwo wiernych na mszy zależy od bardzo wielu czynników. Od pogody, dnia tygodnia, pory roku, okresu liturgicznego, nastroju. Może to wynika zamiast prawdziwego pokarmu, w międzyczasie napychamy się różnymi łakociami, które wypełniają nam, dając poczucie sytości, tak prawdę mówiąc, wyciszają głód. Zaspokajamy się strąkami, a ducha wypełniamy pożywką medialną, której zatracamy się na wiele godzin w ciągu dnia. Widzimy dziś kolejny cud, a w dalszym ciągu tkwimy w schemacie i racjonalizujemy nasze wybory. Tak ciężko nam zaakceptować prawdę, że Bóg działa. Dlatego dziś Jezus każe ludziom usiąść, a uczniom każe rozdać chleby wszystkim bez wydzielania i żałowania komukolwiek. Bóg zaprasza człowieka do współpracy. Jezus dzieli, człowiek rozdaje. Widzimy, że nikt nie został pozbawiony swojej porcji, a nawet sporo zostało. I stajemy się świadkami cudu, że Bóg jest poza prawami logiki i schematami. A to, co nam pozostaje, to wołać, by nasz głód nigdy nie oddalał nas od Boga, ale jeszcze bardziej do Niego przybliżał.